Słuchajcie, przejechałem już całą francuską, jestem na błoniach Stadionu Narodowego, kieruję się dalej w kierunku Pragi, północ i tam przekroczę most na nową kładkę pieszo-rowerową i znajdę się znowu na lewostronnej stronie Warszawy. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje na Narodowym, ale jest grubo. Zobaczcie, ile ciężarówek, takich pewnie ze sprzętem scenicznym, musi być tutaj coś grubego. Słuchajcie, jestem już na Pradze Północ, dosłownie na ulicy Kijowskiej, czyli jednej z głównych ulic Pragi. I kiedy się kończą błonia Stadionu Narodowego, kończą się też ścieżki rowerowe. Tutaj na Pradze Północ naprawdę ciężko już się poruszać. Trzeba po prostu się poruszać po zwykłych chodnikach, gdzie są przechodnie i jest bardzo duży ruch i trzeba mocno uważać. Aczkolwiek da radę, ale już nie jest to tak wygodne, jak było na Wilanowie, Sadybie, czy na Wawrze, czy na wcześniej Grochowie i wzdłuż tej trasy, którą pokonuję. Teraz udaję się na najbardziej niebezpieczne, można powiedzieć, w Warszawie ulice, czyli ulicę Brzeską i Ząbkowską. Też chcę się udać na bazar Różyckiego, który jest tuż nieopodal, a jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Targowej i Kijowskiej. Zajebiście. Ja uwielbiam Pragę Północ, uwielbiam w ogóle te dzielnice i tą stronę Warszawy. Polecam tu się wybrać. Jeśli nie jesteś stąd, nie znasz tutaj nikogo, to najpierw polecam się udać z jakimś przewodnikiem, samemu raczej w ulicę Brzeską i Ząbkowską bym się nie wybierał, a jak bym się wybierał, no to na pewno nie eksponując jakieś tam aparaty, telefony komórkowe czy inne kosztowności. Trzeba cały czas uważać, bo w bramach różnie bywa i są lokalni tutaj ludzie, którzy tutaj szanują swoją dzielnicę i cały czas dbają o to, żeby tutaj było tak, jak jest. Przepraszam, jest tutaj wydzielona ścieżka na Pradze przy ulicy Kijowskiej chyba, albo Targowej. Słuchajcie, musiałem się schronić na bazarku Różyckiego, bo zaczął padać po prostu deszcz, a jestem masę kilometrów, dużo kilometrów od auta, więc nie mam wyboru, ale schroniłem się pod takim oto banerem. Zapraszamy na słynne pyzy i flaki z Różyca pani Hani. Pani Hania jest mi bardzo znana. Serwuję tutaj od 65 roku flaki zamykane w słoiku. Niesamowita sprawa. Może zaraz mi się uda jeszcze je dostać, chociaż nie wiem, kiedy tu zawsze trafiam, nie ma już flaków, ale jeśli tu będziecie, bazar Różyckiego, zawsze w słoikach są pyzy, flaki pani Hani. Elo. No i niestety pani Hani, słynne pyzy są niedostępne, także dziś. Z bazarku Różyckiego skierowałem swoje kroki na ulicę Brzeską. Mówi się, że to jedna z najbezpieczniejszych cały czas ulic Warszawy, która zachowuje cały czas taki staropraski klimat. Tutaj właśnie w tych podwórkach, które mieszczą się w tych bramach, panuje cały czas taki naprawdę klimat jak z lat 80., 90. Są w środku, w bramach, w podwórkach te słynne praskie kapliczki maryjne. Naprawdę jest tam zajebiście, ale raczej nie wchodźcie tam na własną rękę.
lepiej mieć przewodnika jakiegoś, chyba że szukacie guza, bo cały czas naprawdę tutaj chłopaki lokalni, co szanuję bardzo i popieram, pilnują tego, żeby ten klimat cały czas pozostał. Praga Północ, jasny przekaz, jebać LGBT, tu jedna z kapliczek maryjnych, kult Maryi, cały czas na Pradze aktualny. A tu słynny gołębnik, właśnie w jednej z bram praskich na ulicy Brzeskiej. O. I cały czas funkcjonujący gołębnik. Tak tu jest, naokoło. Widzicie, żeby to się wydatka. Flakis, zwykła na ulicy Brzeskiej.